Elo ziomy, witam w nowym odcinku. Dzisiaj przyszły mi nowe części od Strikera, więc nagramy sobie nowy odcinek. I prawdopodobnie zagram jeszcze w Skuta z Kotkowiakiem, ale to zobaczymy, bo jest dużo osób na skateparku. No, a to jest moja obecna hulajnoga. Deck Strikera. No i dzisiaj wymieniam na taki sam, tylko że nowy. I nowe kółeczka, też Strikera. Bartosz już mi tutaj nakłada papier. I bo, to na całość. Bo ktoś nie umie naklejać papieru tak, żeby wykorzystać całą powierzchnię podestu. Więc jest spec od różnych dziedzin. Instruktor, rider, serwisant. Witam, Bartek Szczęk. Czy w jednym, normalnie jak head and shoulder. Pełne skupienie. Full focus. Focus like the Ford Focus RS. Kolejna dawka angielskiego w twoich vlogach ode mnie. Jaki, czy miałeś kiedyś tak założony grip tape na swój podest? Chyba nie. To, czy to jest first time ever? First time ever. Pięknie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podoba ta grafika. No jest fajna. Ładny. I kółeczka też fitują. Całkiem. Benjamin Fryant. O, wiem, który. To jest ten taki, co wymyślił ten klik, taki Benjay. Okej, to ja teraz wkładam już wszystkie części do setu. No i pokażę wam po prostu, jak już złożę. Okej, hulajnoga złożona i prezentuje się następująco. Tilta, kiera fliska, zacisk tilta, stery Strikera, deck Strikera. Widok Striker i koła też Striker. Papier tilta. Okej, no to ja teraz idę na chwilę na hostel ogarnąć się z chłopakami, co robimy, czy nagrywamy tego jakiegoś Game of Scoot albo Piga, czy po prostu jakieś klipy zawe. Siema. Nagrywasz? Nagrywam. Jesteśmy na parkowej i tak jak mówiłem, zagramy sobie w Piga, nie w Scoota, bo mówiłem, że w Scoota. Ze mną. No, więc zagramy jednak w Piga, nie w Scoota. Jest strasznie dużo osób, jest głośno, więc nie wiem, czy mnie słychać, ale mam taką nadzieję. No i gramy w kamień, papier, rożyce, kto zaczyna? 3, 4. A się trudno grać z kamerą, dawaj. Okej, to ja wygrałem. Tu na chillku, na początek. Zadam sobie... Barujba przez te papa. Chillu, no. Taki chillowy set. To wiem, Janku, że ogarniasz barbry flipy dobrze. A ja się dzisiaj tak w miarę nauczyłem barbry. To zadam zwykłe barbry po prostu. Gdzie? Tutaj. No chyba zrobisz, nie? Próbuję. No zrobisz na 100%, jak barbry bar robi. Jest. Czyli obydwaj mówimy, że chillowy, chillowy secik, ale obydwaj nie kleimy. Tak. To ja, żeby nie było, spróbuję powtórzyć tego bar whipa. Dobra. Dzisiaj średnio w formie jestem, rozumiecie? No. Nie te buty. Wiem, nie te ochraniacze. No ochraniacze też Pawła Fliska pozdrawiam. Dobra, próbuję. Siadło. Januszek zrobił i teraz ja muszę powtórzyć ten trik na tym step-upiku. Lecisz. Janek zadał to samo, więc ja też zadam to samo na tym kotem. A bo dobra, bo to whipa będzie mi łatwiej. Nie, ale serio, bo nie lubię to samo. Nie! No proszę. Dobra, dawaj. Jest! Szczerze cieszę się, bo raczej bym tego nie zrobił. Ja też tego bym nie zrobił, dlatego dbałem. Okej, okay, wydaje mi się, że to jest czas, w którym muszę nabić Bartkowi pierwszą literkę, żeby wyjść na prowadzenie. No i będzie to bezwzględny fast plant front flip z bęku. Ziomy, czekajcie! Pierwsza próba, perfekcyjny. Tak jak Januszek mi powiedział, tak nie zrobię. Ale trzeba się jakoś odwdzięczyć, tylko jeszcze nie wiem czym. Właśnie. Więc odwdzięczę się fajnym triczkiem. Nothing at all, whipa na boksie.
Generalnie na finga w ogóle po kontuzji robiłem tylko raz. Do whipa w ogóle nie robiłem. No ale spróbuję, no co? Tak się gra. Ja zadałem chamskiego fronta, to on zadał na finga. No nie! Dobra, jak już jesteśmy przy takich trikach grubych, to ja zadaję double murda. Oh no! Mówiłem to raz w życiu i to tak... Dobra, to ja zdam na boksie finger, rewind whip. Dobra. Bardzo mi przykro, że nie zrobił. I ja zadaję jeszcze raz dwa inwardy. Ja widzę. O nie! O Jezu, jak mi przykro, że Janek nie wkleił tego triku. Tak mi przykro. Dawaj. Nie no, mogłem ładować, no ale ja tak uznałem sobie w locie. Dobra, dam mu jeszcze jedną szansę, nie będę go tak od razu męczył. Wiem. Dobra, to może trik z kicklessikiem. To coś kreatywnego, żeby nie było normalne jakieś trzy kicklessy. Kickless, rewind. You know? No, spróbuję. Pewnie znowu. Od razu mówię, jestem prawie pewien, że ja tego nie zrobię. Ale zobaczymy, czy Kotkowiak zrobi, mam nadzieję, że nie. Nigdy tego nie zrobiłem i nie zrobię, ale spróbuję. Ale ja to strasznie przetryhardowałem, tak mega strasznie. Już tak nie, no normalnie bym nie odbił, ale tryhard leciał. Dobra, próbuję. Janek ponownie zadaje dwa inwardy na resi boksie. Jaki nie par! Ja już sobie tak jadę, mówię, fajnie zrobiłem, ale jednak los nie chciał tego. Niestety. Dobra, to ja tak zadaję trzy whipy do bara na boksie. Czysto, ładnie. Ale to było chillowe, stary. No, ale ładnie moje zrobiłeś. Okej, okay. Ja już po raz serio ostatni, żeby nie być chamskim, te dwa inwardy. Dobra. To musi się iść. Dawaj. No. Bardzo się cieszę, że wkleiłem ten trik z czwartej próby, no ale to i tak nawet spoko jak na double inwarda. Dobra, to zobaczymy, czy ja chociaż to zrobię na jedną nogę, bo nie wydaje mi się, nie lubię tego. Ale Bartek to kiedyś zrobił chyba. Zrobił, ale nie lubi. O. Że to są jedne z ostatnich literek, to wezmę Ribeya w sumie. Nie wiem, czy tam było słychać to, co Bartek mówił, ale bierze Ribeya. Jestem na resi boksie, czyli si flipa. Okej. Okay. Okej, okay, teraz wiem, że za to co zrobię, wszyscy mi zjedzą w komentarzach, ale powiem wam, dlaczego zadaję flarę. A nie! Zadam flarę, bo Bartek jakiś miesiąc temu spróbował pierwszy raz flarę i naprawdę nie było tak źle, więc ja mu zadam, teraz zrobię gdziekolwiek tą flarę, a on spróbuje na resi i będzie miał tyle prób, ile będzie chciał, więc jak zrobi, na nic się nie pisałem, od razu mówię, ale no dobra. Okej, okay, i jak spróbuję, to po prostu możemy zrobić tak, że jak spróbujesz, to wygrywasz grę od razu. A teraz kolej Bartka. Dzień dobry. Halo! Dobra, teraz. Teraz! Nie ma opcji. Jak nie ma opcji? Serio, chyba przegrałem. Bartek, dawaj! Boję się za bardzo. No dawaj! Serio.
to co robisz, czy nie? Jak ci, ej, mogę podesłać ci moje dwie próby flary i pokażesz ludziom, dlaczego się boję. Ja widziałem te dwie próby i one były na serio dobre, a on tu mówi, o nie. Były dobre. Jedna próba, dla widzów. Stary, ja nie wiem, jak to kręcić. Po prostu, dobra, kręć. Nie robię flary, ponieważ bardzo się boję flary. I przegrałem grę z Januszem. Dziękuję. Smutno mi, ponieważ zadałem mu flarę, żeby się nauczył flary. Ale się nie nauczyłem. Ale moje intencje były dobre, więc proszę, nie zjedźcie mnie w komentarzach, że zadałem mu dwa razy back... Nie no, zadałem mu fronta i beko. A widzisz, a mogłeś zadać mu inne triki i tak by ci... i tak cię zjedzą. Ja też cię zjem. Okej, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. No, centralnie. 200 na kole. Zostawcie łapkę w górę, suba, followuj ku mnie na Instagramie oczywiście. I ostatnio Bartek mnie prosił, żebym w końcu dał jego Instagrama. Yes! To tutaj też niech ma, yes. Instagram Bartka Szczęka. No i co? Dzięki, kocham. Widzimy się w kolejnym odcinku, siema. Zobaczcie, Janek Kawakowski jest mój przyjaciel. Patrzcie, jak go kocham. Tak, to ja. Taki jest kolega. Taki. Tak, tak.